Dzień dobry. Druga strona to cykl rozmów z pracownikami SGGW, w którym książki stają się pretekstem, punktem wyjścia do poznania naszych gości, do dostrzeżenia ich drugiej, czasem nienaukowej strony. Dzisiaj w Bibliotece Głównej SGGW gościmy pana doktora habilitowanego inżyniera Dawida Olewnickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan dyrektor jest, pan doktor Dawid Olewnicki jest adiunktem w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa Instytutu Nauk Ogrodniczych. Reprezentuje dwie dyscypliny, rolnictwo i ogrodnictwo oraz ekonomia i finanse. Pan doktor jest również jednym z założycieli i obecnie kierownikiem orkiestry reprezentacyjnej SGGW. Panie doktorze, jaka jest pana pierwsza książka, ta najważniejsza, ta podstawowa? Ta pierwsza przeczytana? Z tych książek w dzieciństwie było dosyć dużo. Ja generalnie od dziecka interesowałem się książkami przyrodniczymi i Mikołaj też o tym doskonale wiedział, dlatego zawsze pod choinką znajdowałem książki przyrodnicze. Z takich książek, która mi szczególnie utkwiła w pamięci, może być książka Świat przyrody. To była ilustrowana encyklopedia, bardzo bogato ilustrowana. Poza samymi ilustracjami były też zdjęcia ukazujące wiele zwierząt. Oczywiście to były jeszcze czasy przedinternetowe. W telewizji mieliśmy tylko kilka kanałów, więc było to takie też swojego rodzaju okno na świat, gdzie można naprawdę było zobaczyć wiele pięknych zwierząt. Dlatego ją szczególnie wspominam. Natomiast poza książkami bardzo dużo czytałem różnych czasopism popularnonaukowych. I tutaj w latach 90. szczególnie modne to było, ale też i mnie bardzo interesowało takie czasopismo Zwierzaki. Tych numerów wyszło kilkadziesiąt przez całe lata 90. To był miesięcznik i praktycznie większość numerów mam do dnia dzisiejszego w swojej kolekcji w domu rodzinnym. No i pamiętam, że z niecierpliwością zawsze oczekiwałem kolejnego numeru. Także generalnie całe moje dzieciństwo związane było z książkami i z czasopismami przyrodniczymi. Czy to znaczy, że te czasopisma, te książki doprowadziły do tego, że zaczął się pan interesować rolnictwem i ogrodnictwem? Czy jakby, czy one były, wpisały się po prostu w te zainteresowania, które gdzieś tam już od zawsze były? Tak, tak. One się wpisały, bo generalnie rzeczywiście w dzieciństwie bardziej zwracałem uwagę na zwierzęta. Jakoś bardziej one mnie interesowały. To nie oznacza, że teraz mnie nie interesują. Natomiast w pewnym momencie dostrzegłem, że równie interesują mnie rośliny. Tak? Czyli zresztą jedno i drugie bardzo blisko obcuje ze sobą. Dlatego też już będąc w szkole średniej zastanawiałem się, co będę w przyszłości robił i myślałem o leśnictwie. Czyli połączenie zarówno i zwierząt, i roślin w jednym miejscu. Natomiast ostatecznie wybrałem ogrodnictwo, czego oczywiście nie żałuję. No i tak naprawdę całe moje dorosłe życie jest związane z roślinami w tej chwili. A ten drugi obszar, ekonomia i finanse, on się pojawił obok tego rolnictwa, w związku z ogrodnictwem właściwie obok? Tak, znaczy sprawy ekonomiczne mnie zawsze interesowały, tak? Rozwiązywanie różnych problemów ekonomicznych, problemów gospodarczych. Tak naprawdę to równolegle też można było powiedzieć, że postępowało. Dlatego też dzięki temu, że zacząłem pisać pracę doktorską w Pracowni Organizacji Ekonomiki Ogrodnictwa, miałem możliwość właśnie połączenia zarówno pasji związanej z roślinami, z ogrodnictwem, z rolnictwem, ale też i właśnie sprawami ekonomicznymi. Czy te badania, które pan prowadził na temat szkółkarstwa roślin ozdobnych, to jest właśnie coś takiego? To jest połączenie tych kwestii ekonomicznych z ogrodniczymi? Tak, dokładnie. W książce, która została wydana w 2019 roku, właśnie połączyłem kwestie ekonomiczne i kwestie związane ze szkółkarstwem. Czyli przedstawiłem w tej książce nie tylko historię szkółkarstwa roślin ozdobnych w Polsce, ale też znaczenie gospodarcze tego działu. Bo tak naprawdę ta sfera roślin ozdobnych i badania, jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, w Polsce nie są zbytnio rozwinięte. Jest mało publikacji na ten temat. I tak naprawdę
Trudno w ogóle znaleźć, szczególnie producentom, jakieś najnowsze informacje dotyczące, czy ta produkcja jest opłacalna, z jakichś aspektów, jak opłacalność produkcji, czy jakieś sprawy związane z kosztami. Dlatego też to było jednym z celów tej pracy. Natomiast chciałbym też przez napisanie tej książki ukazać, jak ważny jest to dział ogrodnictwa i nie tylko ogrodnictwa, ale gospodarki, ponieważ my często nawet tego nie zauważamy, ale czy w drodze do pracy, czy do szkoły, tak naprawdę mijamy dziesiątki drzew, dziesiątki krzewów, a to jest właśnie nic innego jak szkółkarstwo, tak? To właśnie szkółkarstwo zapewnia dostępność materiału, który właśnie służy do nasadzeń w ciągach komunikacyjnych, w parkach, na terenach zieleni. A czy to jest tak, że ten obszar roślin ozdobnych, też szkółkarstwa, to jest obszar, który się, jeśli chodzi o gospodarkę, ostatnio jakoś rozwinął mocniej? W Polsce, znaczy w ciągu ostatnich powiedzmy, nie wiem, 20 lat jest tak, że ludzi stać na to, żeby sobie więcej roślin ozdobnych posadzić, czy to jest modne, bo jest na przykład dużo programów w telewizji na temat tego, jak urządzić sobie ogród. Jak to wygląda? Tak, generalnie to właśnie jest wiele badań naukowych wskazujących na to, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa zaczynamy dostrzegać dobra wyższego rzędu i stają się one dla nas po pierwsze bardziej dostępne i możliwe, tak, do zakupienia. Dlatego też właśnie jeśli chodzi o rośliny ozdobne, które no, oczywiście są dobrami wyższego rzędu, obserwuje się szczególnie obecnie, jeśli są budowane osiedla domków jednorodzinnych, że praktycznie przy każdym takim domku powstaje ogród i popyt na to rzeczywiście wzrasta. Tutaj bardzo dobrym momentem, żeby zobaczyć, jak ten popyt wzrósł, była no, może zbyt dobre słowo, to nie jest pandemia, ale rzeczywiście w tym okresie większa część społeczeństwa zaczęła sobie uświadamiać, że ma ogrody. I wtedy naprawdę popyt na rośliny ozdobne bardzo wyraźnie wzrósł. Czy ludzie, żeby zapełnić czas zamknięcia w domach, zajęli się swoimi ogrodami. Dokładnie, tak. I rzeczywiście ja to obserwowałem nawet w swoich rodzinnych stronach, na przykład u wielu znajomych, gdzie ogrody po prostu no, od wielu lat nie były jakoś specjalnie pielęgnowane, no to w tym okresie rzeczywiście dużo osób ruszyło do ogrodów i zaczęło pielęgnować. Podobny boom przeżyła branża meblarska w tym okresie. Bo ludzie zaczęli wymieniać meble, urządzać sobie mieszkania na nowo, bo ciągle w tych mieszkaniach siedzieli przez całą dobę. Dokładnie. Natomiast popyt na rośliny ozdobne generalnie od początku lat 90. bardzo wyraźnie rośnie, bo też i dostępność tego materiału jest bardzo duża. Ta różnorodność odmianowa, która jest na rynku, zarówno z produkcji krajowej, jak i z produkcji, która pochodzi z importu, jest tak duża i tak interesująca, że naprawdę powoduje to też automatycznie coraz większe zainteresowanie. No właśnie, kuszą nas rośliny południowe. One się pojawiają, są efektowne, ładne, są w sklepach dostępne, więc kupujemy. Potem próbujemy na balkonie jakoś utrzymać i to tak nie zawsze wychodzi. Tak, w ogóle coraz częściej się obserwuje, zresztą to możemy zaobserwować chociażby w sklepach ogrodniczych czy centrach, coraz więcej właśnie roślin pochodzących z krajów południowych. Okay. Na przykład drzewa oliwne, które też coraz częściej obserwujemy na balkonach, na tarasach. Natomiast no, warunki w Polsce są już dosyć dobre, aczkolwiek no, wymaga to jeszcze na pewno czasu, na ile one się poprawią, trudno powiedzieć, ale wymaga to czasu, żeby można było z powodzeniem takie gatunki na przykład zimować w naszych ogrodach. Aczkolwiek ja na przykład w swoim ogrodzie mam posadzony rozmaryn, który już piąty rok w tym ogrodzie sobie rośnie. Rozmaryn, przepraszam, to jest też południowa roślina. Tak, rozmaryn, no, szczególnie właśnie w basenie Morza Śródziemnego, tak, możemy zaobserwować w wielu krajach, chociażby w Chorwacji.
w Dalmacji. I właśnie ja akurat też się interesuję takimi roślinami, bo generalnie właśnie moje zainteresowania się również w kierunku krajów południowych skupiają, chociażby na krajach bałkańskich. I zawsze jak odwiedzałem te kraje bałkańskie, chociażby Chorwację, to zawsze zazdrościłem mieszkańcom tych krajów, że mogą właśnie mieć rozmaryn, mogą mieć lawendę, bez problemu w ogrodzie uprawiać. No i rzeczywiście staram się też takie rośliny sadzić. No i właśnie ten rozmaryn jest dobrym przykładem, że bez jakichś specjalnych zabiegów, dwa czy trzy lata temu musiałem go okryć w środku zimy, bo zapowiadano bardzo duże mrozy, no ale to w zasadzie okryłem go agrotkaniną, przysypałem śniegiem, no i on już piąty rok sobie całkiem dobrze radzi. Także no, taka namiastka krajów śródziemnomorskich. No. Trochę ciągnie do tej przyrody śródziemnomorskiej, tych roślin śródziemnomorskich, na przykład takich jak winogrona. Tak, winorośl to jest roślina, z którą jestem związany od dziecka. Z tym, że ja pochodzę z Mazowsza Północnego i no niestety nie jest to rejon, który jest łaskawy dla roślin sadowniczych. I rzeczywiście pierwsze odmiany, jakie posadziłem, zresztą mój dziadek też uprawiał winorośl, to były takie odmiany, które może smakowo nie są zbyt atrakcyjne, ale mają dużą wytrzymałość na mróz. I to w zasadzie była podstawowa kwestia, która wtedy występowała jeszcze w czasach dzieciństwa. Natomiast później właśnie zaczęło na nasz rynek napływać wiele odmian, które są atrakcyjne pod względem i wizualnym, jeśli chodzi o owoce, ale są również wytrzymałe na mróz, oczywiście też wytrzymałe, odporne na choroby. I to spowodowało, że tak naprawdę te lata młodzieńcze, w tych latach młodzieńczych zacząłem rozwijać również tę moją pasję, którą jest winogrodnictwo. No właśnie. Ale kiedy mówi Pan o winorośli i jej odporności na mróz, a czy ona jest odporna na tyle, żeby przeżyć te przymrozki takie majowe na przykład? Sytuacje, kiedy no rozumiem, że roślina wtedy już zaczyna żyć, tak? No tak, no niestety akurat w tym aspekcie tu jest duży problem, o ile właśnie ta wytrzymałość na mróz w okresie zimowym jest dosyć duża, bo mamy już naprawdę bardzo ciekawe odmiany dostępne na rynku. To są odmiany pochodzące niekoniecznie z naszego kraju, bo naszych krajowych odmian jest bardzo mało. To są w zasadzie pojedyncze jakieś odmiany. Natomiast to są odmiany, których wytrzymałość na mróz jest na poziomie nawet do minus 26 stopni. Ale w zimie? Zimą. Natomiast jeśli chodzi o majowe przymrozki, to niestety praktycznie wszystkie odmiany mają taką samą wytrzymałość, czyli przymrozek, tak, czyli temperatura poniżej 0 stopni, no, może uszkodzić. Tak. Oczywiście to zależy też jeszcze, jak długo ten przymrozek będzie trwał, czy jest to przymrozek przygruntowy. To też będzie miało wpływ na zniszczenia, które powoduje na roślinie, natomiast niestety to jest problem. Ale to nie jest tylko problem w naszym kraju, bo chociażby Francja, która przecież jest potęgą, jeśli chodzi o uprawę winorośli, też doświadcza bardzo często przymrozków właśnie tych majowych, kwietniowych i majowych. Można się jakoś bronić? W sensie plantator winorośli może się jakoś bronić, znaczy bronić, chronić rośliny raczej przed przymrozkami? Są takie sposoby jakieś? Tak, są różne sposoby, natomiast tak naprawdę wszystko zależy od skali przymrozku, tak? Są różne metody, tak samo jak i w sadach towarowych, czy to polskich, czy zagranicznych, używa się różnych metod, od na przykład zraszania, poprzez na przykład zadymianie i to często właśnie w na przykład w winnicach francuskich można spotkać właśnie zadymianie, palenie ognisk. Natomiast wszystko zależy oczywiście od skali tego przymrozku. Jeżeli to będzie naprawdę duży przymrozek, to te takie metody nie zawsze mogą być skuteczne. To czy w takim klimacie, jaki mamy w Polsce, dość niestabilnym, zmieniającym się, ocieplającym, czy mamy szansę na zbudowanie potęgi winiarskiej?
Czy będziemy potęgą winiarską, to trudno powiedzieć, natomiast rzeczywiście w ostatnich dwóch dekadach obserwowany jest bardzo duży wzrost zarówno liczby winnic, jak i powierzchni upraw winorośli i to są naprawdę z roku na rok te przyrosty są tak duże, że no, napawa to optymizmem. Natomiast poza taką uprawą towarową bardzo wyraźnie wzrasta zainteresowanie też konsumentów i amatorów, którzy po prostu w ogródkach czy na działkach sadzą winorośl. To widać po tym właśnie, jak ten rynek szkółkarski się zmienia, jaka jest dostępność odmian. Tych odmian na rynku jest obecnie kilkaset dostępnych. To są odmiany różniące się kolorem jagód. Oczywiście tutaj możemy wyróżnić też odmiany nasienne i beznasienne. Większość to są odmiany nasienne, często też zwane pestkowymi, natomiast tutaj należałoby używać słowa nasienne, czyli posiadające nasiona, ale właśnie też rośnie zainteresowanie odmianami beznasiennymi i to widać, że coraz więcej osób jest tym zainteresowanych. Mamy w SGGW winnicę eksperymentalną, tutaj na kampusie. Proszę o niej opowiedzieć troszkę. Tak, w zasadzie winnica eksperymentalna, czyli nasza kolekcja doświadczalna winorośli ornamentoserowych, to jest tylko jedna z kilku winnic tak naprawdę, bo akurat w tej części mamy w tej części, która jest zlokalizowana zaraz przy budynku Instytutu Nauk Ogrodniczych, tam zgromadziłem odmiany deserowe, czyli przeznaczone właśnie do których owoce są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. I tutaj celem badań w tej winnicy jest wyselekcjonowanie takich odmian, które będą atrakcyjne dla producentów pod względem produkcji, czyli właśnie będą wytrzymałe na mróz, odporne na choroby i które też znajdą zainteresowanie wśród konsumentów. Bo tak jak powiedziałem, tych odmian jest tak dużo, że nawet i producenci, jeśli chcieliby w przyszłości uprawiać odmiany deserowe, mogą mieć problemy, które z nich wybrać, żeby po prostu znalazł się po prostu klient, który będzie chciał kupić te owoce. Dlatego właśnie my chcemy tutaj na podstawie naszych badań zaproponować takie odmiany, które będą zarówno i dla producentów atrakcyjne, jak i dla konsumentów. Natomiast w tamtym roku powstała winnica pokazowa, która oczywiście będzie jeszcze rozbudowywana, natomiast w tej winnicy uprawiamy odmiany przerobowe, czyli oczywiście służące do produkcji czy do wina, czy innych jeszcze przetworów, takich jak na przykład soki. I ta winnica ma na celu po pierwsze propagowanie uprawy winorośli w naszym kraju i będzie to też takie miejsce, gdzie każdy, nie tylko student, pracownik, ale też i mieszkańcy Ursynowa, czy w ogóle Warszawy, będą mogli przyjść, zobaczyć, jak ta roślina rośnie, jak się zmienia w ciągu całego roku, jak na przykład owocuje, jak na przykład wykonywać zabiegi. Także takie elementy będziemy chcieli właśnie propagować i pokazywać. Natomiast w tym roku będę realizował trzeci etap, czyli winnicę produkcyjną. Czyli winnica produkcyjna, która też powstanie tutaj na naszym kampusie, będzie miała na celu właśnie produkcję winogron z przeznaczeniem na wino czy na inne przetwory. To oczywiście też będzie służyła do badań, tak? Będzie to też również miejsce praktyk, gdzie studenci będą też mogli zapoznać się z metodami prowadzenia uprawy, w ogóle cięcia i wszelkimi zabiegami związanymi z produkcją i uprawą winorośli. Jakie warunki są tutaj na kampusie, jakby nie było w największym mieście w Polsce, dla uprawy winorośli? Warunki są bardzo dobre. Tutaj kilka jest takich kwestii, które sprawiają, że warunki są dobre. Przede wszystkim Warszawa jest swego rodzaju wyspą ciepła, więc akurat przymrozki, jeżeli w ogóle występują w maju w tym rejonie, one mają mniejszą intensywność. To jest raz i to powoduje, że łatwiej nam jest, czy będzie chronić te rośliny, jeżeli w ogóle będzie taki przymrozek, a bardzo często nas omijają, tak? To jest ten aspekt, który no, jest ważny. Natomiast warunki glebowe może nie są zbyt dobre, ale to no, niestety tego nie, na to nie mamy dużego wpływu. Oczywiście my mamy możliwość poprawienia tej gleby, tak? Możemy ją też wzbogacić nawozami organicznymi. Natomiast no,
tutaj na terenie Ursynowa generalnie w wielu miejscach zalega glina na głębokości mniej więcej 40 cm. I to też powoduje, że w niektórych miejscach ta woda deszczowa no, zalega, tak? I to powoduje, że a winorośl niestety nie lubi takich warunków. Natomiast nie jest to jakiś duży problem, bo to te opady, które były w ostatnim czasie takie intensywne, one spowodowały, że ta woda zalegała, ale widzę, że tutaj już sytuacja się poprawiła i nie powinno być problemu w tym roku. A historycznie, czy te tereny są w jakiś sposób związane z uprawą winorośli? Mazowsze, szczególnie obszar Warszawy, powiedzmy? Generalnie na dawnych terytoriach Polski, Rzeczpospolitej, winnice sięgały aż do rejonu mniej więcej Płocka-Torunia. Także dosyć wysoko, jeśli tam spojrzymy na mapę, tak? I co ciekawe, na przełomie XVII i XVIII wieku tutaj, kiedy powstawał ten pałac, też już myślano o winnicy. Także w zasadzie winnica na przełomie XVIII i XIX wieku tutaj istniała. Niewielka winnica, w której rosło dokładnie 110 krzewów winorośli. Tak wynika z zapisków historycznych. Czy właściwie nawiązujemy do tradycji. Tak, tak. I nasza winnica pokazowa też będzie nawiązywała do tej tradycji, która tutaj już kiedyś się narodziła. I właśnie planujemy, żeby dokładnie 110 krzewów w tej winnicy było posadzonych właśnie na pamiątkę tamtej winnicy z przełomu XVIII-XIX wieku. Panie doktorze, inny temat. W 2007 roku powstała orkiestra reprezentacyjna SGGW i pan był jednym z inicjatorów i założycieli tejże orkiestry. A dzisiaj pan jej szefuje. Opowie pan troszeczkę o kulisach powstania? Tak, oczywiście. Muzyka to też jedna z moich pasji, która również od dziecka mnie interesowała muzyka i to była pasja, którą starałem się rozwijać. Natomiast no oczywiście tutaj przyroda zwyciężyła. Natomiast tak się akurat złożyło, że w tej chwili mogę realizować jedną i drugą pasję równolegle. Czyli jestem związany z muzyką. Oczywiście orkiestra to był taki pomysł, który właśnie narodził się w 2007 roku. Kiedyś z kolegą, z którym zakładałem orkiestrę za Fanem Dudą, pomyśleliśmy, że tutaj mamy tak dużo studentów, którzy pochodzą z różnych rejonów, przede wszystkim rejonów wiejskich, gdzie istnieją orkiestry strażackie, orkiestry właśnie takie działające przy domach kultury. I na pewno te osoby chciałyby, będąc na studiach, kontynuować swoją przygodę z muzyką. No i właśnie to była podstawa do tego, żeby założyć orkiestrę. No i na pierwsze spotkanie organizacyjne przyszło aż 20 osób, co było dla nas dużym zaskoczeniem. I dosyć szybko ta orkiestra powstała, ponieważ pierwsze spotkanie odbyło się 7 listopada 2007 roku. Natomiast już podczas dni SGGW w 2008 roku był to skład kilkunastoosobowy grający, który właśnie zaprezentował swoje możliwości podczas tego święta. Mhm. Czy to jest tak, że każda uczelnia w Polsce ma swoją orkiestrę reprezentacyjną? Raczej nie. Tak naprawdę takich dużych orkiestr jest, jeśli chodzi o orkiestry amatorskie, bo tutaj musimy to rozgraniczyć, że na przykład na akademiach muzycznych czy na uniwersytetach muzycznych są na przykład orkiestry, ale bardziej można powiedzieć zawodowe, tak? Natomiast takich amatorskich orkiestr nie ma dużo. No, mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną z większych w Polsce orkiestr w tej chwili, liczącą prawie 50 osób. Piękna, piękna liczba. Tak, ta liczba się już od dawna utrzymuje. W roku 2022 obchodziliśmy jubileusz 15-lecia powstania. Podczas tego jubileuszu wystąpiło z nami również wielu muzyków, którzy w poprzednich latach występowali. Także to był skład prawie 80-osobowy. Czy to jest tak, że w
takim cyklu jak wymiana, jak pojawiają się studenci i odchodzą z SGIW po zakończeniu studiów, tak działa też orkiestra? Czy to jest troszkę szerzej? To znaczy, czy ludzie zostają czasem po zakończeniu studiów? Tak, oczywiście. Mamy też w naszym składzie osoby, które są od samego początku. Aha. Tak, jest właśnie nasz trębacz, który jest od samego początku i to jest właśnie też bardzo ciekawe, że jednak ta orkiestra poprzez lata potrafiła osoby do nas przyciągać i też osoby potrafiły właśnie zostać i poświęcić całe swoje dorosłe życie również na udział w naszej orkiestrze. Jest dużo osób, które na przykład grają w orkiestrze już ponad 10 lat. Mhm. Także to są absolwenci. Są też osoby z innych warszawskich uczelni, studenci, ale też i absolwenci, którzy właśnie no, mają taką możliwość dzięki naszej orkiestrze, żeby realizować swoją pasję. Mhm. Pan też gra w tej orkiestrze? Ja bardzo dawno temu, w początkach grałem, natomiast albo może próbowałem grać, tak bym to raczej nazwał, natomiast ze względu na liczne obowiązki na uczelni po prostu zajmuję się tylko sprawami administracyjnymi w orkiestrze, natomiast jestem, mogę powiedzieć, jej wiernym fanem i na większości koncertów bywam, więc... Z tej strony bardziej mnie ta orkiestra, powiem szczerze, interesuje. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie o książki niedokończone, o wyrzuty sumienia, takie książki, które czekają na przeczytanie. Czy ma pan takie? Takich książek jest bardzo dużo i właśnie niestety ze względu na to, że mam dosyć dużo obowiązków, no i też skupiam się na również na pisaniu książek, bo aktualnie właśnie tutaj ze współautorami skończyliśmy książkę dotyczącą produkcji kwiaciarskiej w Polsce w porównaniu z produkcją holenderską, więc w ostatnich latach tak naprawdę głównie skupiałem się na książkach, które mi służyły do na przykład napisania przeglądu literatury, czyli głównie książkach naukowych. Natomiast ja też bardzo lubię czytać książki biograficzne. Książki biograficzne i mam kilka takich w planach, ale to niestety to są jeszcze odległe pewnie czasy. Natomiast będę starał się usilnie, żeby wygospodarować czas na przeczytanie tych książek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.